Cześć kochani, dzisiaj taki nietypowy filmik, który przedstawia cztery zestawy minifigurek, które udało mi się skolekcjonować. Mamy tutaj zestawik 60-153. Jest to zestaw, który tak naprawdę w najbliższym czasie, czyli wakacje, czyli plaża, jakieś zabawy. Fajna sprawa, fajnie mieć taki zestawik. Zabrać go ze sobą na plażę i pobawić się, nie wiem, z młodszym bratem, z młodszą siostrą, z rówieśnikami na plaży, w tego typu fajne rzeczy. Drugi zestawik też, można powiedzieć, wakacje, jakiś spływ, rafting, też ciekawe zestawy. I minifigurki oczywiście. Z nowych zestawów, no to tak jak zapewne widzicie, mamy ten zestaw LEGO City Cosmos minifigurki przedstawiające kosmonautów różnych, tutaj nie wiem, naukowców, tak, a także jakiegoś tutaj ufolutka. Dodatkowo zestawik też można powiedzieć, że na wakacje w sam raz. Mamy cyrk, mamy różnego rodzaju śmieszne figurki, mamy pojazd z lodami, gdzie dzieciaki kupują lody, mamy jakieś kaczuszki, mamy park rozrywki. Także fajna sprawa, minifigurek jest sporo, także warto takie zestawy mieć w kolekcji. Ja tego typu zestawy mam zazwyczaj albo podwójne, albo potrójne. Zależy mi na tym, żeby zawsze mieć jedno pudełko po prostu, które leży, które czeka. Może się to kiedyś zwróci, zainwestowane pieniądze, także zobaczymy. Natomiast zawsze jeden otwieram, żeby mieć też do makiet, do jakiejś zabawy, po prostu otwarte zestawy. Także słuchajcie, dzisiaj tylko taka prezentacja, nie będę pokazywał, jak one wyglądają w środku, ale warto w kolekcji swojej takie zestawy mieć. Także kosmos, plaża, wycieczka w góry, wycieczka do Luna Parku. Cztery takie zestawiki. Myślę, że warto coś takiego mieć. Także wszystkiego dobrego. Zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam i do następnego odcinku. Cześć!